Staszymik, witajcie w plenerowym, wakacyjnym wydaniu wideo zapowiedzi. Jesteśmy na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie, a oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Ten weekend na pewno będzie należał do Ustronia, tam sporo będzie się działo. I już w piątek rozpoczynają się Dni Ustronia. Od 7 do 12 kapele będą występować na ustrońskim targu. Później impreza przeniesie się na tamtejszy rynek. Sporo atrakcji zaplanowano na sobotę. Już od godziny 10.00 trzecia międzynarodowa wystawa produktów regionalnych. W programie m.in. konkurs na najlepszy regionalny produkt spożywczy i najciekawszy produkt regionalny. Animacje i warsztaty dla dzieci, podpisanie listu przyjaźni, a wieczorem znany i lubiany romantyczny bieg parami. Start i meta, ulica Nadrzeczna obok Kaczmy Góralskiej. To wydarzenie rozpocznie się o 19.30. Na tym nie koniec. W niedzielę ciąg dalszy atrakcji, tym razem dożynkowych. Korowód przejdzie ulicami miasta o 14.00. Obrzędy dożynkowe rozpoczną się godzinę później. A teraz przenosimy się do Brennej. Z okazji obchodów Dnia Trzeźwości zaplanowano piknik rodzinny. W programie gry, konkursy, animacje dla najmłodszych, poczęstunek i zabawa z zespołem. A to wszystko na terenie jarowiska przy ulicy Leśnej 134. Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą o godzinie 15.00. Pozostajemy w Brennej. W niedzielę odbędzie się tam 7. edycja biegu Obreńskie Kierpce. To bieg górski na trasie o łącznej długości 15,3 km z sumą podbiegów 710 metrów. Prowadzi przez atrakcyjne wizualnie tereny o zróżnicowanym ukształtowaniu. Odbędą się dwa biegi, główny start godzina 11 oraz bieg dzieci i młodzieży po 11. Zakończenie imprezy przewidziano na 14.30. Start i meta w Parku Turystyki w Brennej, a teraz przenosimy się do Cieszyna. W niedzielę odbędzie się tam 7. edycja Cieszyńskiego Jarmarku Piastowskiego na Cieszyńskim Rynku. W programie również pokaz udzielania pierwszej pomocy, animacje dla dzieci oraz akcja rozdawania darmowych zeszytów szkolnych. To wydarzenie około 11.00. Jarmark potrwa do godziny 18.00, a w niedzielę będzie można posiłować się na rękę. O 13.00 w Skoczowie przy ulicy Górny Bór odbędą się otwarte mistrzostwa amatorów pod patronatem Marii Juroszek. W programie również atrakcje dla najmłodszych. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Oczywiście zachęcam do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.